Witajcie kochani, kanał Rockday się kłania. Jak łapać akordy barowe, jak akordy bar, jak robić poprzeczkę do akordów bar, barowych, niektórzy mówią barowych, poprzeczkę bara, nie mylić z barabara. No, jest to dość trudne. Większość po prostu początkujących gitarzystów ma bardzo duże problemy ze zrobieniem tej poprzeczki, nawet jeżeli ma ustawione struny nisko, bo nieraz jest tak, że ktoś dostaje jakąś gitarę, starą gitarę, na której się oczywiście nikt nie zna, gdzieś tam ojciec, wujek, matka znalazła na strychu, masz gitarę, graj sobie na niej. Okazuje się, że struny są wysoko nad progiem, nad gryfem, i po prostu bardzo ciężko jest złapać nawet zwykły akord open, a co dopiero z poprzeczką. Więc ważne jest to, żebyście sobie zwrócili uwagę, jak nisko mam strunę. Jak nisko mam strunę, czy jak wysoko mam strunę nad gryfem. Taka wysokość, jak ja tutaj mam, jest całkiem zacna, to nie wiem, powiedzmy z 3 mm byłoby. Pamiętajcie, że możemy zawsze jeszcze obniżyć struny, szlifując tutaj ten mostek, to coś się wyjmuje, można przeszlifować papierem ściernym całość i obniżymy. Więc jeżeli masz problemy w ogóle z graniem właśnie tej poprzeczki, no to nie dziwię się, że trafiłaś na YouTube i sobie szukasz odpowiedzi na to pytanie, ale pierwsze pytanie trzeba sobie zadać, czy nie mam za wysoko strun. To może być powodem tego, że mi się bardzo źle gra te akordy z poprzeczką. Ale dobra, wrócimy teraz do tematu. Łyknę sobie tylko kawuńkę, kuloodporną kawuńkę dla gitarzystów. No i dobra, poprzeczkę robi się pierwszym palcem. To jest najważniejszy palec. Jeżeli ktoś nie ma pierwszego palca, to jest bardzo niedobrze. I... No i co? Jako pierwsze ćwiczenie zrób coś takiego, że po prostu kładziemy palec na wszystkich 6 strunach. Nie dokładamy tych tutaj, tych dodatkowych, nie. Tu robimy tylko takie ćwiczenie, że łapiemy sobie na przykład na piątym progu. Spróbuj złapać. I najlepiej piórkiem przegrać sobie wszystkie dźwięki od najgrubszej do najcieńszej. I zobaczymy, co się będzie działo. Jak wszystkie brzmią, to znaczy, że jest ok. Bo jeżeli źle złapiesz, to będzie na przykład coś takiego. Albo jeszcze, jeżeli źle złapiesz, albo za słabo trzymasz, to dwie różne rzeczy, dwie różne możliwości, dlaczego struna brzęczy, to wtedy będzie brzęczała, prawda? Czyli na przykład tutaj złapałem tak, że złapałem, miałem złapać tu, a złapałem tutaj. I to powoduje brzęczenie. Tak samo, jeżeli złapię tuż przy siodełku, to też brzęczy. Więc najlepiej złapać tuż przed progiem, o, czyli tu jest próg, a my łapiemy tuż przed progiem, ale od tej strony, nie tuż przed progiem tu, tylko tuż przed progiem tutaj. No i teraz jeszcze raz łapiemy. Spróbuj złapać, przytrzymać jeszcze, żeby powybrzmiewało trochę. Ręka zaczyna boleć, bo tutaj tylko stawiamy sobie za zadanie złapanie tego i zostawić przez chwilę. Akordów zwykle się aż tak długo nie trzyma, chyba że jakiś mamy balladę, gdzie musi być. To wtedy troszeczkę dłużej przytrzymujemy, no nie? W każdym razie dobra, czyli łapiemy i przytrzymujemy. To samo robimy na drugim progu, na trzecim. O, jak troszeczkę ręka zaczyna albo się źle ustawi, albo już zaczyna słabnąć, to zaczyna właśnie być ten dźwięk. O, taki brzęczący. Dobra, idziemy na następny próg. Następny. Dalej się zapuszczamy w tą stronę,
tym już zaczyna nam ciężej łapać, ciężej się łapie te akordy, chyba że masz gitarę, to jest cut away'em, czyli wyciętym tym fragmentem gryfu i także ta ręka sobie, przepraszam, korpusu, także ta ręka sobie wejdzie w to wycięcie. Ja nie dam rady, więc no, ostatni akord, jaki mogę zagrać, to jest zrobienie poprzeczki na 9 progu. Czyli ćwiczymy na 9. Dobra, okej. Okay. Niektórzy też robią też w ten sposób, czyli jedną z pomocy do robienia akordów to jest to, żeby sobie tej poprzeczki, żeby sobie drugim palcem docisnąć do pierwszego. Nie wiem, czy to jest akurat wskazane, żeby w ten sposób robić, bo nauczymy się dociskać, pomagać mu drugim palcem, a na zagranie docelowego akordu zostaną nam tylko dwa palce, serdeczny i mały, więc nie za dużo zdziałamy. Więc spróbuj tak się nauczyć, żeby wyćwiczyć sobie już ten chwyt, to złapanie tymi dwoma palcami. Jest też takie urządzenie Vari Grip, albo różne są, coraz więcej takich urządzeń tworzą, czyli na sprężynach, takie na ćwiczenie palców, jest też taka opcja, żeby to urządzenie, te sprężynki sobie złapać, łapiemy sobie tylko tymi dwoma palcami, ale to możemy cokolwiek spróbować, komuś na przykład złapać za mordę, albo na przykład za nos na przykład, złapać i trzymać. Też to jest bardzo dobre ćwiczenie, kogoś złapać za gębenie i trzymać i ściskać z całej siły, ale chyba lepiej jednak będzie zagrać to na gitarze. Dobra, czyli teraz spróbuj sobie to przećwiczyć jeszcze raz najlepiej, po kolei te progi. Można też oczywiście zrobić tak, żeby uderzyć wszystkie struny. Od razu będzie słychać, czy coś jest nie tak. O, tu mi na przykład... Dlatego, że już ręka się inaczej trochę układa, bo już zaczynam uderzać w korpus. Dobra, no i teraz wypadałoby to powtórzyć tyle razy, żeby po prostu już mięśnie się wyćwiczyły. Jak się zaczyna tutaj boleć mięśnie tutaj, tak tutaj ściskają czasem jeszcze te tutaj przy nadgarstku, to sobie zrób przerwę, rozmasuj, wróć do tego grania, do tego ćwiczenia na drugi dzień, byleby nie ćwiczyć, nie przeholować z tym faktem, że cały czas coś mi tutaj skurczu łapie, a ja cały czas gram i cisnę. Nie, to najlepiej sobie robić przerwy. No i właściwie to tyle. No, ważne jest, żeby zachować te parę rzeczy, żeby robić poprzeczkę przy progu, nie jak najdalej progu. Teraz się odsunąłem, chcę robić na pierwszym progu, a odsunąłem palec zupełnie tutaj. I ta poprzeczka nigdy nie wyjdzie. Nigdy nie wyjdzie, bo byśmy musieli albo olbrzymią siłę w to włożyć, żeby zabrzmiała, no nie ma szans. Albo jakimś kurczę złapać jakimś narzędziem, ale to nie o to chodzi. Więc tak, tuż przed progiem łapiemy, prawie że na. Popatrzcie, ja tu mam tak, że mam prawie że na progu nacisnąłem. I jest ok, tak samo przesuwamy się. I tak robimy, oczywiście przejeżdżamy po kolei. No niektórzy też tak robią, bo o jednej ważnej rzeczy powiedziałem, że nie naciskamy, jak mamy palec tak i go nim dociskamy na płask. No bo nie za bardzo możemy ułożyć pozostałe dźwięki, więc troszeczkę się dociska bokiem, patrzcie. Nie na płask, tylko odrobinkę bokiem, odrobinkę, prawda? Bo nie tak, bo z kolei wtedy byśmy nie mogli zgiąć palca w tą stronę, tylko jest odrobinkę, on jest położony, czyli troszeczkę tak jakby tą krawędzią palca naciskamy, a nie opuszkiem i na płask. Nie tak, tylko odrobinkę pod kątem. Zobaczcie sobie jeszcze, o, może tak zrobimy. Nie na płask, tak, tylko lekko pod kątem. Dobra, złapię już jakieś akordy. Nie dałbym rady na płask, bo mi się zaczyna tutaj ta ręka wyginać nieprzyzwoicie, tak jakoś. Ała. Mogę sobie.
Myślę, że wytrwałość się naprawdę opłaci, więc spróbuj ćwiczyć po prostu, pomęczyć. Najlepiej nawet jeszcze sobie z metronomem i robimy poprzeczkę. Później stopniowo dokładamy palce do akordu, czyli na przykład do akordu na przykład F-dur. I na przykład do akordu Aiz dur, czy Aiz B C cis. O tym takim sposobie, gdzie cztery akordy używamy do nauczenia się wszystkich durowych i molowych akordów, to jest w jednym z filmów. Będzie albo był już zamieszczony na YouTubie, więc to sobie musisz też koniecznie znaleźć, bo tam już wyjaśniam, jak już dokładać palce konkretne do konkretnych akordów durowych i molowych, w których dźwięk główny oparty jest na strunie 5 i 6. Tylko no, oczywiście, żeby to poprawnie zagrać, to musimy sobie wyćwiczyć paluszki do poprzeczki bar. Także dzięki za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzach. Jeżeli uważasz, że warto wesprzeć moje tutaj wypociny, to wejdź na stronę Patronite'a i tam się coś dorzuć, jeżeli oczywiście masz ochotę. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, papatki.